Cześć, witam Cię serdecznie, jestem Tomek i znajdujemy się w szklarni Florens Market. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajdziesz wiele odmian roślin ogrodowych, egzotycznych i przede wszystkim roślin kolekcjonerskich, ale też znajdziesz u nas wiele ciekawych roślin takich standardowych do domu w mega fajnych cenach. Do czego chciałbym Cię zachęcić? Do tego, aby wejść na naszą stronę www.florens.pl, bo tam dowiesz się o tym, że do każdego zamówienia dokładamy roślinę gratis. To, co nas wyróżnia, to to, że w jednym miejscu latem możesz zakupić zarówno rośliny ogrodowe na taras, na balkon, pelargonie, surfinie i wiele, wiele innych odmian roślin, jak i możesz właśnie w tym samym czasie zakupić rośliny kolekcjonerskie. Jesteśmy właśnie w szklarni przed sezonem, czas wiosenny, kiedy będziecie sadzić rośliny ogrodowe, takie jak pelargonie, surfinie, do Waszych ogrodów, na balkony. To jest właśnie moment, w którym musicie pomyśleć o tym, jakie rośliny w tym roku będziecie uprawiać właśnie w Waszych zielonych zakątkach. Ta decyzja jest dosyć łatwa, przede wszystkim dlatego, że z nami dowiesz się naprawdę dużo o roślinach. Na naszych kanałach uczymy, jakie rośliny wybierać, jak je prawidłowo pielęgnować, aby osiągnąć po prostu sukces w uprawie roślin. Nie tylko tych ogrodowych, ale też właśnie roślin egzotycznych. Tutaj przede mną widzicie fajne rośliny, to pelargonie angielskie, dosyć wdzięczna roślina ze względu na to, że lubi chłód, czyli można ją sadzić wcześniej jak pozostałe odmiany pelargonii, takich jak pelargonia zonale stojąca czy pelargonie peltatum w odmianach przewieszających się, które pięknie się komponują właśnie na balkonach, przewieszając się niczym właśnie czerwone wodospady. Oczywiście tych kolorów pelargonii jest bardzo wiele. Jakie gatunki roślin wybierzesz w tym roku? Nie wiem. Na pewno warto spojrzeć na wiele odmian takich dodatków do roślin, jakich jest na przykład Sanvitalia, roślina o żółtych kwiatach. Mało jest takich roślin właśnie o żółtych barwach, a tu macie po prostu od razu do dyspozycji ciekawą propozycję, którą możecie mieszać przede wszystkim z pelargoniami. Także to jest bardzo fajną sprawą. W naszych szklarniach również znajdziecie dużo odmian pelargonii zonale. To są odmiany o pokroju stojącym. Zapamiętajcie, pelargonia w odmianach zonale to ta, która właśnie ma pokrój stojący, a nie przewieszający się. Ale ma też cudowne kwiatostany. Kwiatostany pelargonii są tak różne i występują w tak różnych odcieniach i barwach, że możecie je dobrać do kolorystyki Waszych tarasów, balkonów czy domów. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście kolory pelargonii to przez białe barwy, przez czerwone, kończąc właśnie na różowych, fioletowych. No i to właśnie jest przykład takiej pelargonii w odmianie Rose Splash. Kolejną ciekawą rośliną, która jest totalną nowością i hitem w tym roku, to werbena. Werbena w odmianie Majorka. Lada moment znajdzie się właśnie na stronach naszego sklepu internetowego. Zobaczcie na jej kwiatostany. Szczerze Wam powiem, że lepszych nie widziałem, lepszego ubarwienia i zastanawiam się, jak to jest możliwe, że rośliny się w taki sposób mogą wybarwiać. Jest to odmiana werbeny o pokroju takim lekko przewieszającym się, więc spokojnie werbenę możecie mieszać z różnymi odmianami pelargonii. Ze surfiniami nie do końca, bo surfinie rosną dosyć ekspansywnie, zarastają mocno skrzynki, więc dominują tak naprawdę wszystkie inne rośliny. Chciałem Wam pokazać fajną odmianę Bidensa. Jest to też nowość w tym roku na półkach naszego wirtualnego sklepu na www.florens.pl oczywiście. Jedyny sklep w Polsce, w którym znajdziecie zarówno rośliny ogrodowe, jak i rośliny egzotyczne do Waszych domów, więc macie pełny wybór wszystkich gatunków roślin w jednym miejscu. A to właśnie Bidens, nowa odmiana o dużych kwiatach. Bidens to roślina lekko przewieszająca się, którą możecie mieszać przede wszystkim z pelargoniami. Więc fajne kompozycje naprawdę można stworzyć z przeróżnych roślin, począwszy właśnie od tych, które pokazaliśmy wcześniej, czyli od Sanvitalii, przez werbenę, przez Bidensa. Te wszystkie rośliny oczywiście możecie sadzić razem. Bardzo często pytacie, czy jest tak, że niektóre gatunki można sadzić razem, a niektóre nie. W zasadzie nie ma z tym najmniejszego problemu. Większość roślin ogrodowych w naszym ogrodnictwie sadzimy do bardzo podobnego podłoża i nie ma zupełnie problemu z tym, żeby dobrze te rośliny tam po prostu sobie rosły. Więc pamiętajcie o tym, że spokojnie do ziemi uniwersalnej możecie posadzić wszystkie rośliny ogrodowe i będą one pięknie zakwitały. Pamiętajcie jednak, żeby roślin ogrodowych nie nawozić od razu na samym początku. Pozwólmy się im przekorzenić w glebie. Dopiero jak system korzeniowy będzie rozrośnięty, to wtedy możecie sobie spokojnie te rośliny nawozić. Pamiętajcie właśnie jeszcze o nawożeniu takich roślin ogrodowych, że te rośliny ogrodowe przyswajają nawozy dopiero jak temperatura podskoczy troszeczkę powyżej 15 stopni, kiedy średnia dobowo właśnie temperatur będzie się wahała pomiędzy 15 a 20 stopniami Celsjusza. Wtedy jest to najlepszy czas właśnie na nawożenie roślin ogrodowych, ale i nie tylko, bo też nawożenie trawników czy różnych krzewów, drzew w ogrodzie też powinniście przeprowadzać dopiero, kiedy ruszy ta prawdziwa wiosna, a ona ruszy najprawdopodobniej od 1 do 15 maja. Tak to zazwyczaj bywa. Dlaczego mówię w tym momencie o roślinach ogrodowych? Bo wiosną zaczyna się zakwitanie właśnie pierwszych bylin. Pierwsze byliny, które zakwitają, to przede wszystkim żagwin, to przede wszystkim prymule. Zobaczcie, jak ładnie w ogóle się komponują te rośliny razem. Oczywiście te rośliny znajdziesz sobie na www.florens.pl, one tam są w kategorii byliny czy rośliny wieloletnie. I kolejną rośliną, którą możemy dołożyć do takiego trio idealnego bylin wieloletnich, czyli nie zapominajmy o tym, że te rośliny właśnie będą kwitły co roku u Ciebie wczesną wiosną, to jest Flox. Flox w odmianie Bawaria, jeden z floksów, który ma największe kwiatostany w ogóle dostępne na rynku. Zobaczcie, jaka fajna roślina, która wypełni z automatu Wasz skalniak. Pamiętajcie jednak, że byliny kwitną dosyć krótko. To są byliny wczesnej wiosny, one będą pięknie zakwitać, ale przez okres wczesnowiosenny. A następnie pamiętajcie, żeby zakupić byliny, które będą rosły i zakwitały w kolejnych miesiącach roku, aby mieć ogród pełen kwiatów cały czas. Jeżeli chodzi o byliny, to oczywiście one są świetnym wypełnieniem do roślin jednorocznych, takich jak pelargonie, surfinie, aksamitki, lobelie, werbeny, szałwie. Wszystkie te rośliny jednoroczne, które sadzi się w ciągu roku, one są piękną dekoracją, ale przez dłuższy czas jak byliny, bo rośliny jednoroczne charakteryzują się tym, że mają tylko jeden rok na to, aby wyprodukować jak najwięcej kwiatów i aby teoretycznie wysiać się przed zimą. Wysiać się przed zimą, aby na zimę te nasionka teoretycznie mogły się zanurzyć właśnie w glebie, aby w kolejnym roku mogły wykiełkować i narodzić się na żywo. Także to jest ta różnica pomiędzy bylinami a roślinami jednorocznymi. Byliny kwitną dosyć krótko, ale za to macie je cały rok. Natomiast rośliny jednoroczne kwitną cały sezon, czyli w zasadzie zaczynając już od maja, kończąc często na pierwszych przymrozkach, kwitną cały czas, kiedy przebywacie w ogrodzie. Dlatego też właśnie warto wypełnić ogród zarówno bylinami wieloletnimi, jak i takimi roślinami jednorocznymi, które będą intensywnie zakwitały wieloma barwami. A tych odmian oczywiście jest dużo. Wejdźcie sobie właśnie na kategorię wszystkie rośliny w naszym sklepie na www.florens.pl. Tam znajdziecie wszystkie rośliny, które produkujemy, które są dostępne przez cały czas. Oczywiście wszystkie te rośliny wysyłamy, pakujemy do paczek. Nauczyliśmy się w profesjonalny sposób już, jak to robić, więc nie martwcie się, że te rośliny mogą przyjść do Was uszkodzone, czy że będą latały w paczce. Nie, one są tak mocno zabezpieczone, że nic im się nie stanie. A pamiętajcie, że we Florens Market macie zawsze 30 dni na zwrot towaru. Jeżeli Wam się to nie spodoba, możecie towar odesłać. Obserwuj nas, a dowiesz się bardzo dużo o uprawie roślin. Zerknij na nasze kanały, gdzie uczymy Was właśnie, jak uprawiać rośliny zarówno w ogrodzie, jak i w domu. Zapraszam Was do pozostania z nami dłużej i do zobaczenia na florensmarket.pl. Cześć!